Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Kaśka i zapraszam na kolejny film z inspiracją kartkową. Dzisiaj pokażę Wam kartkę dość też, wydaje mi się, ciekawą, inną. Będzie to karteczka z oknem. Pokazywałam troszeczkę elementy do tej kartki w poprzednim filmie. Jeśli oglądaliście, to wiecie, że przygotowywałam się do tej kartki już wtedy i dzisiaj właśnie skończyłam tą kartkę. Jest to kartka też taka od tak sobie, nie na żadną okazję. Będzie sobie tutaj leżała, będzie czekała na właściciela. Myślę, że znajdzie kiedyś jakiegoś właściciela, ale no naprawdę potrzebowałam zrobić takie kartki właśnie tylko dla siebie. To co miałam w głowie, to co miałam gdzieś tam jakieś pomysły, to chciałam to wykonać, bo nie zawsze jest tak, że robimy dokładnie to, co my chcemy, tylko czasami, jeżeli robimy jakieś kartki na zamówienie, czy na jakąś specyficzną okazję, no to wiadomo, że są to jakieś tam rzeczy narzucone, a ja też oczywiście lubię, jak każdy, kto tworzy, lubi zrobić po prostu coś tylko takiego od siebie. Więc ja Wam dzisiaj tą kartkę oczywiście pokażę. Miał być tutorial tak naprawdę. Planowałam tutorial, ale niestety czasowo się nie wyrobiłam, żeby nagrać tutorial, bo jednak z tutorialem to schodzi troszeczkę dłużej. Jest to, no nie jest to takie proste nagrać tutorial, później go zmontować. Wiecie, robi się duży bałagan, bo ja to przeważnie chcę mieć wszystko koło siebie, to co potrzebuję, żeby Wam to jakoś w miarę szybko nagrać. No ale niestety, także będzie po prostu prezentacja pracy, będzie inspiracja. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, mam nadzieję, że Wam się praca spodoba. I oczywiście pokażę jak zawsze produkty, które użyłam. I co? Przechodzimy do kartki. Ja lubię zawsze Wam pokazać najpierw tą kartkę, ona jest naprawdę świeżuteńka. Jeszcze nawet tył nie wykleiłam, ale to nic. Więc kartka wygląda tak, jest dosyć taka radosna też, tak jak poprzednia, ta z królikami. Wydaje mi się, że wyszła ta kartka bardzo ciekawie. Ja oczywiście już Wam zaraz wszystko powiem, co i jak, jakie papiery użyłam i jakie wykrojniki, bo jest tutaj ich troszeczkę. I co, przejdziemy do rzeczy. Tutaj widzicie taki miks w ogóle papierów i takich wzorów, powiedzmy. Ja w ogóle jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jest to kartka inspirowana kartką inną, którą widziałam online. Była to kartka taka też właśnie z oknem i firma Hunky Dory. Jeśli kiedyś oglądaliście już w przeszłości moje filmiki, ja czasami wspominam o tej firmie. Jest to angielska firma. Oni też produkują właśnie bardzo ładne papiery, różne elementy, wykrojniki do scrapu. I właśnie na ich live'ie, na prezentacji, podczas prezentacji właśnie wykrojników takich z oknami, zobaczyłam inspirację kartkową. Była to właśnie taka kartka z oknem. Ja postanowiłam, że zrobię taką kartkę. Oczywiście dodam, nie miałam ani jednego elementu, który oni tam dokładnie użyli, ani jednego produktu. Natomiast oczywiście ze swoich zbiorów wyszukałam te elementy, które miałam. I stworzyłam tą właśnie pracę. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o te wszystkie warstwy tutaj tła, to sugerowałam się tutaj tą kolorystyką, którą oni pokazywali i też jakby motywem przewodnim, czyli murek, kwiaty. Oni tam mieli kratkę w sumie, a ja tutaj mam kropki. No i tam nie było rowerku. Ja postanowiłam, że dodam rower. Tam była ta kartka skromniejsza. Był tylko taki właśnie doniczka z bukiecikiem. Ja postanowiłam, że dodam rowerek, który jest tak oparty o to okienko, o tą ścianę. I myślę, że też ciekawe wyszła. Wiadomo, jest to inspiracja, nie jest powiedziane, że trzeba zrobić identyczną kartkę. Można, bo te firmy też zaznaczają, że po to robią te kartki, żeby też można było identyczną zrobić, jeżeli się ma produkty, ale no to jest inspiracja, wiadomo. Więc co ja tutaj użyłam? Papiery, tutaj ten papier w kropki, to nie pamiętam, co to jest za papier. To jest jakiś bardzo stary arkusz, taki w kropeczki, jakiś taki, który mam już, no nie wiem, chyba z 10 lat, taki miałam bloczek, pamiętam. Kropki, kratki i dalej gdzieś mam te kropki wszystkie i gdzieś tam sobie czasami wyciągam. Taki ładny, w pastelowych kolorach, więc on się fajnie sprawdza. Tutaj ten papier, może rozpoznajecie, to jest papier z kolekcji
Craft Sensations, to ja go kupiłam w Action i to jest Botanical Garden. I ten papier to już ma z 3 lata albo więcej. I tutaj właśnie był taki ładny arkusz, który mi pasował z tymi kwiatami. Ja w ogóle mam wrażenie, że dawniej, jeszcze jak kupowałam, powiedzmy 2-3 lata temu, to były te papiery w Action takie dużo ładniejsze, dużo ciekawsze i ja mam sporo właśnie z tamtego czasu bloczków, bo wtedy najwięcej ich kupowałam i one były po prostu takie bardziej ciekawe. Teraz powiem Wam, że już od dawna nie kupowałam żadnego papieru, chyba ostatni raz w tamtym roku, bo te papiery są faktycznie nieciekawe, powtarzają się te arkusze, także no nie wiem, co tam się porobiło. W każdym razie tutaj użyłam ten jeden arkusz taki właśnie z kwiatami, to jest taka łąka polnych kwiatów, bardzo ładnie tutaj pasuje, podoba mi się. No i oczywiście tutaj jest okno, znaczy tak, jest murek. I murek, słuchajcie, to jest murek ten, który pokazywałam w ostatnim holu. Ja tutaj mam, on jest wyciągnięty. To jest taki murek z Mintai Creativa, czyli to jest chyba z Mintai, to jest to chyba ta sama firma. I on jest bardzo fajny, taki murek, ostatnio sobie właśnie go kupiłam, przydatny bardzo szablon do wykonywania wszelkich prac właśnie skrapowych, także on mi się tutaj idealnie spasował. Zastanawiałam się, czy nie użyć folderu do embossingu, bo też mam taki z murkiem, ale ostatecznie stwierdziłam, że wypróbuję sobie po prostu ten szablon, żeby tak, wiecie, spróbować to, co kupiłam sobie ostatnio. Więc to jest tutaj i to jest, użyłam dwóch kolorów, takich brązowych z Versa Magic, Sahara Sand i Gingerbread, ponieważ chciałam, żeby to było takie w niektórych miejscach jaśniejsze, w niektórych ciemniejsze. Myślę, że to jest właśnie domena takich ścian marmurkowych, że nie marmurkowych, tylko ceglanych, może tak, ceglastych, że one nie są takie idealne nigdy w kolorze, więc warto jest tak pocieniować sobie raz ciemniej, raz jaśniej. Myślę, że to fajnie wygląda. No i słuchajcie, okno. Może ja bym chciała tutaj to podłożyć, bo nie chcę Wam świecić, a jak podłożę sobie, to będzie widać i kartkę, i nie będę świecić. Jeżeli chodzi o okno, to słuchajcie, i nie tylko okno, bo tak naprawdę może to przesunę tutaj. Okno. I tutaj ta doniczka i te kwiatuszki małe. To ja użyłam do tego taki zestaw z Tonic Studios. Jest to już bardzo stary zestaw, który mam już 3 lata. Swego czasu go kupiłam. Był to taki bardzo ładny zestaw, który nazywał się Wildflower Garden. I tutaj w takim folderze jest właśnie zestaw. Jest zestaw takich fajnych wykrojników, które właśnie wykrawają okna. I też jeszcze taką bramę można wykroić, także ja użyłam sobie tutaj to okienko, widzicie? Nie chcę Wam świecić naprawdę, ale strasznie tutaj to światło. Także to użyłam do tego okna i tutaj jest, jak widzicie, też bardzo dużo takich małych roślinek, które pasują do tych doniczek. Tutaj właśnie są takie doniczki, ja użyłam tylko tą większą. Są tutaj też takie malutkie kwiatuszki, takie bardzo malutkie, które możemy sobie też udekorować tą doniczkę. Myślę, że fajnie mieć takie proporcjonalne właśnie rośliny, które pasują nam do właśnie takich elementów. Myślę, że to jest też ważne i w takiej pracy, że to fajnie wygląda. Także ja użyłam tutaj sobie też tych roślinek. I to okienko, boże nie okienko, tylko tą doniczkę jeszcze też nastemplowałam, bo tutaj jest dodatkowo stempel, który można sobie wykorzystać. Tutaj są jeszcze dodatkowo takie roślinki, które też są do stemplowania, więc można to wszystko nastemplować i potem sobie wyciąć. Na przykład ręcznie tutaj jest jeszcze inny rodzaj kwiatuszków, więc to wszystko indywidualnie można sobie budować. Więc jest to fajny naprawdę zestaw, świetny. Trafił, ja w ogóle bardzo rzadko Tonic Studios zamawiam, bo no tam też te rzeczy nie są aż takie tanie. No ale wtedy sobie zamówiłam, bo bardzo mnie skusił ten właśnie to okno z tymi roślinami. Pomyślałam, bo ja lubię takie kartki, jak są takie budowane kartki, takie scenki. Więc, no wtedy właśnie skusiło mnie to, właśnie ten zestaw cały. Ja Wam chciałam powiedzieć, że i okno, i te doniczki, te kwiatki, i ten rower. Może tak jeszcze Wam powiem, ten rower, co to jest. Rower to jest wykrojnik z AliExpress, który już mam bardzo długi czas, kilka lat już na pewno. Swego czasu też zamówiłam taki rowerek,
On jest bardzo fajny. Słuchajcie, i podoba mi się to w nim, że on jest w jednej, taką jedną całością jest, bo są też takie rowerki, które są do składania, czyli wycinamy poszczególne elementy w różnym kolorze papierów i składamy ten rower. Ja czegoś takiego nie lubię, bo nie chcę mi się bawić z tymi drobnymi elementami, chociaż lubię dziubaninę, ale nie takie składanie, bo to już jest dla mnie za bardzo. Dlatego on jest w jednej całości i ja sobie go po prostu wykolorowałam. Ja wycięłam wszystkie te elementy do tej kartki, czyli okno, doniczkę z kwiatami i rowerek w białym papierze i używałam moich mazaków ohuhu. Tutaj mam te wszystkie kolory, sobie odłożyłam, żeby Wam pokazać. Użyłam takich dość pastelowych w sumie kolorów, tutaj tylko ten szary taki użyłam do opon właśnie tych rowerowych. Są to moje mazaczki, które służą mi już kilka lat, bardzo ładne, alkoholowe, bardzo fajnie się sprawdzają. Także wykolorowałam po prostu te elementy tymi mazakami, natomiast okno było też białe, ale jest potuszowane tym tuszem Versamagic Sea Breeze, kolor Sea Breeze, taki delikatny, bardzo niebieski. Więc tak, tutaj jest też acetate pod spodem, żeby imitowało oczywiście szybę, ale ja powiem Wam, że nie lubię się bawić z tym acetate tak, do takich okien, ponieważ jak nakładam klej tutaj na te elementy, to potem gdzieś wystarczy, że przesunie mi się na tym acetate i od razu ten klej zostaje i to już tak nieładnie wygląda, więc tutaj naprawdę musiałam uważać i tak robiłam drugi raz to okno, bo właśnie sobie zaciapałam klejem, no i już mi się to nie podobało, ja nie lubię takich, ja lubię jak kartka jest naprawdę praca taka idealnie czysta i no nie lubię takich na tym acetate, więc no ciężko czasami z tym plastikiem jest pracować, no ale udało się. Jest tutaj ta szyba, ona też nie jest do końca taka idealnie czysta, no ale trudno. I co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Tutaj to niebo. Chciałam mieć takie niebo zachmurzone z tyłu tego okna, za tym oknem. Mogłam użyć, bo mam taki szablon do cieniowania właśnie chmur. Ale chciałam Wam pokazać też inną, opowiedzieć Wam o innej metodzie, którą ja zastosowałam właśnie w tym przypadku, ponieważ tak, nie każdy ma taki szablon, żeby sobie te chmury zrobić, więc ja zrobiłam to tak, że najpierw ten element, który miałam wycięty pod spodem, pocieniowałam po prostu tuszem takim niebieskim, to jest taki stalowy niebieski, taki, no mówię, zachmurzone niebo, on się nazywa Aging Blue, to jest ten kolor, więc ja go tak niedokładnie bardzo ten element cały pocieniowałam, a następnie, słuchajcie, użyłam białego tuszu pigmentowego z Colorbox, jest to bardzo taki mocno, on się nazywa Frost White, on jest taki dobrze dosyć kryjący, troszeczkę tam warstw trzeba nałożyć, ale on jest taki dosyć mocno kryjący. Powiem Wam, że jestem zszokowana tym tuszem, dlatego że ja go mam, przypuszczam, około 10 lat i on jest bardzo napigmentowany, nadal jest bardzo mokry i ja nie wiem, co oni tam dodają do tych tuszy, ale on do dzisiaj mi służy i ja byłam przekonana, że on w ogóle już jest dawno wyschnięty, a on jest mega po prostu, wiecie, taki soczysty, więc fajnie. I słuchajcie, ja zrobiłam to w ten sposób, że wzięłam finger dober i po prostu takie ciapki robiłam tutaj na tym tle niebieskim, który zrobiłam. I zrobiło się takie po prostu zachmurzone niebo. Ja mam nadzieję, że to widać, że Wy to widzicie, że jest takie po prostu przecierane niebo chmurami. Myślę, że to fajnie wygląda. Nie zawsze trzeba robić takie idealne chmurki, bo też w rzeczywistości to tak nie wygląda. Czasami można sobie coś tutaj innego wymyślić, więc ja taką metodę zastosowałam. Spróbujcie, czy Wam tak samo wyjdzie. Z białym właśnie tuszem pigmentowym, bo one się fajnie sprawdzają. Więc to jest to i cóż tu jeszcze? Napisik to jest taki zestaw stempelków z Ali. Tutaj znalazłam taki for you. Nie wiedziałam, wiecie, kartka taka na luzie zrobiona, więc bez okazji, więc już nie chciałam kolejnej urodzinowej robić, więc robiłam po prostu dla Ciebie for you i myślę, że jest ok. Oczywiście tutaj są maty zrobione z różowego papieru, żeby wszystko to było takie pastelowe. Myślę, że do siebie pasuje. Także
Cóż więcej, tyle o tej kartce. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wydaje mi się, że ona jest taka dosyć inna też niż te wszystkie kartki. Ale ja chciałam zrobić coś innego, bo ja lubię się bawić takimi różnymi scenkami, tak wiecie, popróbować. Więc mam nadzieję, że Wam się też podoba. Klimat wiosenny, wiosenno-letni. Także tak. Tu już o tej kartce nic więcej nie jest wyklejona w środku. Jeszcze póki co, z tyłu też nie jest oklejona, bo dopiero ją tak naprawdę skończyłam robić. Także ja zapraszam Was do komentarzy, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji i oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmików i życzę Wam miłego dnia lub weekendu, kiedykolwiek oglądacie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!